Cześć, witam was wszystkich. Ojej. Okej. Okay. Cześć, witam was wszystkich w kolejnym filmiku. I dzisiaj MOAB z PKP Peczek na mapce Resistance. Miał być inny MOAB, jednak nie jest inny MOAB, bo tamten się okazał za krótki na mój temat. I to jest drugie podejście, że tak to ujmę. Ale na początku chciałem polecić pewną osobę. Jego nick na YouTube to BlackQ07. Wykonał dla mnie intro, które widzieliście w Wojnie Lądowej, w filmie z Wojny Lądowej, z komentarzem na żywo. I kręci on też let's playe i komentarze z Call of Duty, także jak chcecie, to wbijcie na jego kanał. Ja mu dziękuję za to wykonanie intra. Jest, no, w samej osencie chyba zajebista. Tak mi się zdaje przynajmniej. Jak widzicie, olbrzymi orzut ma ten peczek taki wizualny. Ale nieważne, co chciałem dzisiaj poruszyć? Chciałem poruszyć temat noobstwa w Call of Duty, w szczególności MW3, bowiem MW3 to jest taka plaga, że to aż niemożliwe. Okej, więc wytłumaczmy sobie kilka faktów, bo część osób po prostu nie pojmuje, znaczy część osób, w sensie mówię tak ogólnie o ludziach w Call of Duty. I co jest noobskie, a co nie, i co należy tępić, a czego nie. Oczywiście według mnie, jak ktoś się nie zgadza, to nie musi i tyle. Także zacznijmy od broni, wiadomo, najbardziej noobska broń w tej grze to jest MP7. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia. Jeśli widzi taką osobę w lobby, nie wiem, ja zbyt emocjonalnie tego wszystkiego podchodzę, zaczynam hejtować taką osobę. Właściwie to jest nawet dobre posunięcie, bo taką osobę powinno się zhejtować. Ale no, pamiętajcie, że dla takich ludzi nie ma szacunku, że tak to ujmę. Nie ma szacunku dla ludzi biegających z MP7. Po prostu ta broń nie wymaga żadnych umiejętności przy jej używaniu. Więc nie rozumiem w ogóle, po co taką broń dodawać do gry. To jest ewidentnie po prostu dla ludzi, którzy nie ogarniają. No. Okej, nieważne. To znaczy ważne. Tak, właśnie to jest o MP7. To jest jakby pierwsza broń noobska. Niektórzy uważają za następną broń noobską ACR. Oczywiście tak nie jest. Dlaczego? No bo ACR jest dużo słabszy od MP7. ACR nie dość, że jest wolniej strzela niż MP7, to jest karabinem szturmowym, nie zapominajmy, i jest wolniejszy, wolniej się z nim biega. A to jest ważne, kiedy na przykład bija się MOAB. Prędkość biegu jest ważna ze względu na to, że wszystko się liczy, jak się bije MOAB. Każda sekunda się liczy, więc kiedy biegamy szybciej z pistoletem maszynowym, mamy pistolet maszynowy, biegamy szybciej i to jest plus. A kiedy ten pistolet maszynowy strzela lepiej niż karabin szturmowy, to jest bezsens. A niestety tak właśnie jest w przypadku MP7. No ale cóż, więc ACR nie jest noobski, przynajmniej według mnie. Nie wiem, po prostu ta broń no, nie działa, nie wkurwia mnie, tak? Nie wkurwia mnie tak jak mnie, jak to robi MP7, no. I myślę, że nie tylko mnie. Właściwie kolejną bronią noobską, jeśli chodzi o tą grę, to FMG9 Akimbo. Chociaż po patchu, załóżmy, że jest ona na tyle znerfiona, że może być. Jednak nadal jest to bardzo, bardzo przegięta broń i no, używanie jej jest wielce niewskazane, dlatego że psuje tylko zabawę innym. Okej, także to by było tyle, jeśli chodzi o bronię, bo ja więcej broni noobskich nie widzę w tej grze. Nie wiem, niektórzy używają uznają PP90 za noobską broń. Nie wiem, gdzie ona, z której strony jest noobska. Może co z tego, że ma dużą szybkostrzelność. MP5 też ma dużą, a zresztą każda broń z szybkim ogniem ma dużą szybkostrzelność, także nie czaję tego. Okej, nieważne. Powtarzam się, ważne, oczywiście, że ważne, ale PP nie jest noobskie. Kolejna broń noobska, czy jeszcze jakieś są w tej grze? Właściwie to nie. Nie wiem, dlaczego ludzie tak omijają FAD-a, przecież FAD to świetna broń. Właściwie też można powiedzieć, że noobska. Jednak z tym noobstwem to trzeba trochę jednak uważać, dlatego że jest tak, że kiedy weźmiemy nawet słabszą broń, zaczniemy z nią wymiatać. Na początku tego meczu z tym peczęgiem, koleś mnie już wyzwał od nuba, dlatego że biegam z LMG. Także to jest na tej zasadzie, że trzeba wiedzieć, co jest noobskie, a co nie, i to, co nie jest noobskie, po prostu tego używać i olewać ludzi. Nie używać FMG9 Akimbo, nie używać MP7 z tłumikiem, szybki ogień, czy tam bez tłumika i też szybki ogień. A resztę właściwie można używać, no nie liczymy też tubę jako noobski dodatek do broni, ze względu na to, że tak, tuba jest osłabiona. Jednak nadal jest skurzające, no i ma się już tą traumę z poprzednich części. Okej, zobaczę ile czasu. No za chwilę koniec. Perki noobskie. Wszystkie devstryki oprócz tamtego szybkiego biegania, czy co to tam jest, nie wiem. Wszystkie perki oczywiście do wyrzucenia i jeżeli używacie tych perków,
To jest proste, naprawdę. Jesteście nubami. Wtedy to nie ma tutaj w ogóle co się zastanawiać nad tym. Po prostu trzeba mówić wprost. Używasz Deathman Hand, używasz Final Stand, używasz czegokolwiek z tych rzeczy. Jesteś nubem. I to jest proste. Jeżeli ktoś tego nie uznaje, to po prostu jest nubem. I tyle. Tak, widzieliście pod filmikiem Yoshiego, po prostu Yoshi zaczął mówić o kamperach trochę ostrzej na serwerze i już się zaczęły nad nim zbierać hejterzy, bo dużo ludzi kampi i to jest właśnie na tej zasadzie. Kolejna rzecz nubska w tej grze. Powiedziałem o devstrikach. Według mnie nubski jest też paczka, w sensie nie cała paczka, tylko paczka support, dokładnie nalot, który jest za 9, co jest totalnym jakimś bezsensem, bo widzicie, tutaj miałem mnóstwo szczęścia. Niestety już musiałem przełożyć się na MP9. Jest nubska po prostu, no bo... patrzcie. Nice, nie? Fajny moab. Tak, ten nalot jest nubski według mnie. Ten nalot jest nubski, bo ludzie, no 9 osób w ciągu bez zgonu nawet można. I co? Mamy takie coś przygięte, co leci przez prawie całą mapę i zabija tyle osób? No nie rozumiem tego, naprawdę. Pewnie teraz część osób uznaje też tą właśnie broń, która jest tutaj UMP-45 za nubską. Nie jest nubska, ludzie, nie jest, dlatego że jednak jest zbyt słaba, żeby nabyć się nubską bronią. No i z nubskich rzeczy to właściwie tyle. Nubski perk jest jeszcze przez niektórych uważany asasyn, nie wiem dlaczego. W tej grze trzeba biegać z asasynem raczej, bo cóż, raczej cię znajdą, chociaż można też bez. I pamiętajcie, są ludzie, którzy uważają, że znaczy jak dobrze grasz z jakąś bronią, zawsze będziesz nubem, to jest tak. Nawet jeżeli będziesz koksił tego, jeździł tego kolesia z MP7. Jednak tak nie jest, tak, pamiętajcie o tym i po prostu nie dajcie się, nie wiem, oskarżać czy coś, po prostu ich olewajcie. A pamiętajcie o tym, że jeżeli wybiegacie z MP7, to hejt jest całkowicie usprawiedliwiony od tych osób, które na was piszą czy coś ten deseń. Okej, to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że wytłumaczyłem mniej więcej wszystko tak, jak jest. Niestety gameplay się skończył trochę przed czasem. Zbyt szybkie te moaby. Powinny być bardziej skampione. Może dobrze, że nie są. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że powiedziałem o wszystkim. Deathman Hand, Final Stand. Perki nubskie. Nie, właściwie to nie ma. No i właśnie najgorsze MP7. Właściwie MP9 z Akimbo też jest nubskie, no bo ludzie, no to ma niesamowity zasięg i niesamowitą siłę rażenia jak na tak, jak na no, broń, którą trzyma się w dwóch rękach, tak, to jest niemożliwe. Akimbo powinno być mocne tylko na krótki dystans, a możemy walić nawet na daleki czasem z Akimbo, także to jest jakiś nonsens. G18 Akimbo nie jest już nubskie. G18 Akimbo nie jest już nubskie. Jest słabe te G18. Już nie mówię o pojedynczym, ja próbowałem się mała wbić to ciąg 16, to naprawdę przyjemnie się z tym biega, ale nie jest to nic mocnego, także to już jest mit, w sensie to, co było w MW2 jest już nieaktualne. Teraz mamy nowy nubski pistolet maszynowy FMG9. Okej, dzięki wam za oglądanie, to było na tyle i do zobaczenia w przyszłych filmach, cześć.